Dzień dobry Państwu, znajdujemy się w Centrum Mikroskopowego Badania Materii SpinLab Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, powstała dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego. Dzięki tym funduszom udało się wybudować budynek oraz zakupić nowoczesną infrastrukturę w postaci mikroskopów. W centrum posadowiono 3 mikroskopy elektronowe, z czego 2 to mikroskopy skaningowe, 1 mikroskop transmisyjny, konfokalny mikroskop świetlny oraz mikrotomograf rentgenowski. Zakupiona infrastruktura to najnowocześniejsza aparatura dostępna na rynku, która umożliwia korelacyjne badanie materii w skali molekularnej. Posiadamy skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w detektory wtórnego promieniowania rentgenowskiego EDX-WDX oraz zamontowany w komorze mikroskopu spektrometr Ramana. Posiadamy również skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w ksenonowe działo jonowe umożliwiający precyzyjne wycinanie bardzo cienkich skrawków materii, które dalej można analizować w transmisyjnym mikroskopie elektronowym, który oprócz klasycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej umożliwia również badania kriogeniczne, które są szczególnie przydatne do badania materii miękkiej. Oprócz 3 mikroskopów elektronowych centrum wyposażone jest w konfokalny mikroskop świetlny, który z kolei wyposażony jest w biały laser. Jest to urządzenie szczególnie przydatne do badania materiałów biologicznych i charakteryzowania wewnętrznej struktury tych materiałów. Oprócz tych mikroskopów centrum wyposażone jest również mikrotomograf rentgenowski, który dzięki promieniowaniu rentgenowskiemu umożliwia charakterystykę wewnętrznej struktury materiału w skali od mikro do nano. Wszystkie te mikroskopy umożliwiają korelacyjne charakteryzowanie materii w skali molekularnej i powiązanie właściwości materiałów z ich strukturą. Nowoczesne wyposażenie centrum umożliwia badanie zarówno materiałów wytwarzanych w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego, jak i innych jednostek naukowych Województwa Śląskiego oraz w kraju i za granicą. Umożliwia również badanie materiałów, które mogą trafić tutaj z przemysłu. Mikroskopy te szczególnie przydatne są do charakteryzowania materiałów, które wykorzystuje się m.in. w motoryzacji czy na przykład w nowoczesnych panelach fotowoltaicznych trzeciej generacji, jak barwnikowe panele fotowoltaiczne oraz perowskitowe panele fotowoltaiczne. Centrum jest otwarte na współpracę z innymi jednostkami naukowymi oraz z podmiotami przemysłowymi i będzie realizowało badania przez następne dziesięciolecia.